Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Jerzewski. W dniu dzisiejszym poprowadzę webinarium na temat nowej funkcjonalności w programie WAPROFAKIR, jakim są elektroniczne sprawozdania finansowe. Ze względu na to, że pojęcie elektronicznych sprawozdań jest dla nas wszystkich nowe, na wstępie przedstawię przepisy prawa, które zobowiązują do ich sporządzania. I tak, największą grupę firm obejmuje nowelizacja ustawy o rachunkowości, które myślę, że wszyscy już znają treść artykułu 45, ale dla porządku przypomnę, pełna treść widoczna jest na wyświetlonym slajdzie. Z brzmienia artykułu 45 wynika, że od 1 października 2018 roku obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, przede wszystkim przez podmioty podlegające ustawie o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkiem składania tych sprawozdań do KRS-u, do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie tylko w formie elektronicznej, ale przekazywane sprawozdania muszą być sporządzone według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej. Kolejna zmiana przepisów dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy od 1 października 2018 roku, zgodnie z artykułem 45 ust. 5 ustawy, zobowiązuje podatników tego podatku prowadzących księgi rachunkowe do sporządzania takiego samego sprawozdania finansowego, jak mają obowiązek sporządzać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wpisani do KRS. Różnica jest taka, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazują sprawozdania finansowe szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Trzeci przepis, tutaj wspomnę dla jakby porządku, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych również jest zapis dotyczący obowiązku sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych przez podmioty tego podatku, oczywiście, które nie są wpisane do wykazu Krajowego Rejestru Sądowego. I w tym przypadku te sprawozdania nie wymagają tej ustrukturyzowanej formy, mogą być wykonywane w postaci innej, tak? Czyli tak jak sprawozdania były przekazywane do 1 października 2018 roku, tyle tylko, że podatnicy podatku dochodowego przekazują je do Urzędu Skarbowego. Mogą to wykonać elektronicznie przy zastosowaniu dzienników podawczych urzędów skarbowych, bądź też przywieźć do Urzędu Skarbowego plik czy też pliki sprawozdania finansowego, na przykład na pendrive'ie czy na CD-ROM-ie. I tak, podsumowując, od 1 października jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców, do KRS-u, przygotowują sprawozdania finansowe w formie elektronicznej, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP, a sprawozdanie musi być sporządzone zgodnie z strukturą logiczną oraz formatem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sprawozdanie musi być przekazane do KRS-u za pośrednictwem specjalnej platformy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na ekranie widoczny jest link do tejże platformy. Ja zademonstruję, jak wygląda dziennik, przynajmniej otwarcie dziennika podawczego na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Na ekranie
Widoczny jest link, po uruchomieniu którego oczywiście portal zostanie uruchomiony. Podmioty, które przekazują sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego, nie mają obowiązku przekazywania tych sprawozdań już dalej do Krajowej Administracji Skarbowej, ponieważ KRS automatycznie przekaże sprawozdania, otrzymane sprawozdania do centralnego repozytorium. Od 1 października również podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek sporządzanie takich samych sprawozdań, przy czym zobowiązani są do przekazywania ich szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. I tutaj są dwie drogi. Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację, która umożliwia wysłanie takich podpisanych, przygotowanych elektronicznych sprawozdań finansowych lub za pośrednictwem specjalnego interfejsu programistycznego, no, który musi zostać wbudowany w program finansowo-księgowy i wtedy takie sprawozdania będzie można, znaczy, wysyłać bezpośrednio z programu finansowo-księgowego. Podatnicy podatku dochodowego, jak już wcześniej mówiłem, przekazują sprawozdania urzędom skarbowym. A jeszcze może ta bezpłatna aplikacja, o której mówiłem, którą można przekazywać, za pomocą której można przekazywać elektroniczne sprawozdania finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dostępna jest na stronie, na portalu Ministerstwa Finansów. W tej chwili wyświetlona jest strona, z której można pobrać tą aplikację. Do zaprezentowanych przeze mnie przed chwilą nowelizacji przepisów nie ma specjalnych, znaczy nie ma dodatkowych przepisów, szczegółowych przepisów wykonawczych. Natomiast zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało na swoich portalach strony z wieloma przydatnymi informacjami dotyczącymi zarówno sporządzania oraz przekazywania e-sprawozdań. Ze względu na to, że tak szczegółowe omówienie tego tematu nie wchodzi w zakres dzisiejszego webinarium, pokażę Państwu tylko, równocześnie zachęcając do zaprezentuję Państwu te strony, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z ich treścią. Pierwszy link to w zasadzie wyłącznie dla zainteresowanych. Strona na portalu Ministerstwa Finansów, na którym znajdują się wspomniane wcześniej schematy XSD. Natomiast druga strona już zawiera dużo informacji przydatnych z pewnością do przygotowania sprawozdań finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów przygotowana jest strona zawierająca jakby komplet, tak, odpowiedzi są, jest podstrona zawierająca, znaczy odpowiadająca na najbardziej fundamentalne pytania związane z sprawozdaniami. Jest sekcja pytań i odpowiedzi. Na stronie aplikacje do pobrania, pokazywana przed chwilą strona do pobrania bezpłatnej aplikacji do przygotowywania i wysyłania plików elektronicznych sprawozdań finansowych. I na koniec strona na portalu biznes.gov.pl, zawierająca wiele informacji, poczynając od tego, kto ma obowiązek, poprzez czego się składa, terminy składania sprawozdań, zawiera linki do i odniesienia do tematycznych stron
Także jest to praktycznie komplet informacji potrzebny do, na tą chwilę do przygotowania sprawozdania finansowego, elektronicznego sprawozdania finansowego. No tak, ale właściwie co to jest to sprawozdanie finansowe? Zgodnie z tym, co obserwuję, znaczy jako na stronach internetowych, jak są określane, definicja mniej więcej, znaczy sformułowanie, które można uznać za definicję elektronicznego sprawozdania finansowego, widoczna jest na ekranie, ale najprawdopodobniej jest nieco niezrozumiała. W rzeczywistości wspomniana, opublikowana przez ministra finansów struktura logiczna jest narzędziem przeznaczonym dla programistów. Wcześniej pokazywałem stronę, na której umieszczone są pliki XSD, które są w zasadzie schematami plików, które mają zostać, jakie mają zostać przygotowane jako elektroniczne sprawozdania finansowe. Ministerstwo Finansów w tym przypadku wykorzystało dokładnie to samo narzędzie, które wykorzystywane jest do przygotowania zarówno e-deklaracji, jak i plików JPK. Również elektroniczne sprawozdania finansowe, podobnie jak e-deklaracje czy pliki JPK, docelowo mają być zapisane w postaci pliku w formacie XML. Do tej pory wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do przygotowania sprawozdań finansowych składających się z wielu elementów składowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, z informacji dodatkowych. Wszystkie te elementy przygotowywane były w formie wydruków, na papierze. Większe firmy zobowiązane były składać bardziej szczegółowe sprawozdania od firm mniejszych i mikrofirm. I w tej materii nic się nie zmieniło, z jedną różnicą. Wszystkie te elementy muszą być zapisane w postaci jednego pliku XML e-sprawozdania finansowego, nawet podpisane podpisami elektronicznymi załączniki dołączane do sprawozdania zapisywane są w tym pliku. W pliku XML znajdują się wszystkie obowiązujące firmy elementy składowe sprawozdania finansowego, zarówno te sprawozdania kwotowe, jak i informacje dodatkowe wpisywane tekstem, jak również wspomniane załączniki. O zakresie informacji wymaganych w sprawozdaniu firm różnej wielkości stanowi ustawa o rachunkowości, a minimalny zakres wymaganych informacji finansowych opisują załączniki do ustawy o rachunkowości. Na prezentowanej wcześniej stronie Ministerstwa Finansów znajdują się schematy XSD przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Znajdują się tam schematy przeznaczone dla banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, alternatywnych spółek inwestycyjnych, domów maklerskich, SKOK-ów, organizacji pozarządowych i innych, łącznie z tymi najbardziej popularnymi wśród użytkowników programu WAPROFAKIR, które wymienione są na wyświetlonym w tej chwili slajdzie. Wszystkie typy sprawozdań dostępne są w wersjach podstawowych oraz wersjach sprawozdań skonsolidowanych. Sprawozdania mogą być wykonywane zarówno w złotych polskich, jak i w tysiącach złotych polskich. Z całego zbioru typów e-sprawozdań w WAPROFAKIR zostały zaimplementowane trzy typy obejmujące zakresem użytkowników, praktycznie wszystkich użytkowników programu. Są to sprawozdania dla jednostek innych niż banki, i zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji. Ten typ odpowiada zakresem informacji, znaczy załącznikowi numer 1 ustawy o rachunkowości. Drugi typ to sprawozdanie dla jednostek małych. Ten typ sprawozdania odpowiada zakresowi informacji o
omówionym w załączniku numer 4 ustawy o rachunkowości oraz ostatni, trzeci typ sprawozdania dla jednostek mikro. Ten zakres informacji w tym typie sprawozdania odpowiada załącznikowi numer 4. Do tego roku większość firm korzystała ze zdefiniowanych w programie odpowiadającym tym samym typom sprawozdań elektronicznych. Większość firm korzystała z zestawów raportów, które w programie oznaczone były takimi skrótami Maxi, Midi oraz Mini. Wspomniane raporty definiowane były w module raportów użytkownika i to właśnie te raporty stanowią źródło danych kwotowych do przygotowywanego sprawozdania elektronicznego, sprawozdania finansowego. Zestawy raportów oznaczonych jako Maxi odpowiadają sprawozdaniu jednostek innych niż banki, zakładu ubezpieczeń, zakłady reasekuracji. Zestaw raportów oznaczony jako MIDI odpowiada typowi sprawozdania dla jednostek małych, natomiast zestaw raportów oznaczonych jako MINI odpowiada typowi sprawozdania dla jednostek mikro. Teraz przejdziemy do prezentacji samego sprawozdania finansowego, już tworzenia elektronicznego sprawozdania finansowego już bezpośrednio na programie. Tak jak wspomniałem, w programie do tej pory istniały raporty użytkownika, które przeznaczone były do stanowiły elementy składowe sprawozdania finansowego. Definicje wszystkich raportów znajdowały się w module użytkownika i tutaj widać po prawej stronie na dole formuły, które odpowiadały za naliczanie wartości liczbowych tych sprawozdań. Tutaj dla przykładu, w celu prezentacji na dzisiejszym webinarium przygotowany jest zestaw oznaczony jako Maxi, czyli dla wcześniej wspomnianego typu sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń. Dla przykładu przypomnimy, jak to wyglądały w postaci klasycznego raportu. Program naliczał wartości kwotowe każdej pozycji sprawozdania. I już wspomniałem, że te raporty stanowią źródło danych dla sprawozdania elektronicznego. Nowy moduł znajduje się w zakładce Księga Główna i uruchamiany jest poleceniem sprawozdania finansowe. Po przyciśnięciu tego przycisku na ekranie wyświetlona zostanie kartoteka sprawozdań finansowych. W tej chwili zapisywane są tu kolejne naliczane sprawozdania. Znaczy mogą to być sprawozdania naliczane według różnych typów sprawozdań elektronicznych, bądź też sprawozdania za różne okresy. Przy czym za każdym razem, tworząc sprawozdanie nowego typu, trzeba dokonać powiązania pozycji zdefiniowanych, pozycji definicji raportów użytkownika, które są zdefiniowane w programie, z odpowiednimi pozycjami z elektronicznego sprawozdania finansowego. Wykonywane jest to za pierwszym razem przy tworzeniu kolejnego sprawozdania, na przykład za kolejny okres sprawozdawczy już tych powiązań, program zapamiętuje te powiązania, w związku z tym trzeba to wykonać tylko jeden raz.
No i rozpoczynając, po pierwsze należy wybrać typ sprawozdania, który mamy przygotować. Dodatkowo możemy. Dodać opis. Kreator, który jest przygotowany w programie do tworzenia tych powiązań, w drugim kroku wymaga po pierwsze zadeklarowania, które sekcje sprawozdania elektronicznego mają zostać wypełnione danymi ze źródła. Jeżeli odznaczone zostaną wszystkie sekcje, wtedy kreator przygotuje pusty formularz sprawozdania elektronicznego i jest to korzystny wariant w przypadku firm, które no, na przykład korzystają z na przykład arkusze Excela do naliczania sprawozdań, znaczy tych elementów składowych, kwotowych, czyli bilansów, rachunków zysków i strat. I wtedy mogą po prostu poprzez proste wkopiowanie do przygotowanego formularza sprawozdania wkleić te wartości kwotowe. Jeżeli natomiast zależy nam na tym, aby formularz sprawozdania elektronicznego pobrał dane z programu, no musimy zaznaczyć sekcje, które mają zostać przygotowane i które dane mają zostać pobrane z programu. Jeżeli, no i do każdej sekcji możemy, znaczy należy przypisać odpowiednie sprawozdanie z programu. Oczywiście to jeszcze nie koniec, ponieważ ze względu na różne nazwy pozycji sprawozdania, różne nazwy pozycji elektronicznego sprawozdania oraz nazwy pozycji w raportach użytkownika, program nie potrafi wszystkich pozycji ze sobą prawidłowo powiązać. I tak na kolejnym ekranie, tutaj już ja na potrzeby dzisiejszego webinarium już powiedzmy, powiązałem pozycję w sekcji aktywów bilansu. Powiązania można obejrzeć po przyciśnięciu w środkowej kolumnie ikony folderu. Jak widać, po lewej stronie widzimy nazwę pozycji raportu użytkownika i powiązaną z nią pozycję sprawozdania, co oznacza, że kwoty sprawozdania w raporcie użytkownika zostaną wstawione w powiązaną z nią pozycję sprawozdania elektronicznego. Celowo w przypadku pasywów bilansu pozostawiłem niepowiązany pozycje niepowiązane i w celu powiązania wystarczy przycisnąć ikonkę folderu w środkowej kolumnie i z formularza, który zostanie wyświetlony, wybrać odpowiednią pozycję. Jak widać, program praktycznie podpowiada te pozycje. Po zapisaniu ikonka znika. W tej chwili przełączę się do innej firmy, gdzie już mam powiązane pozycje w celu przyspieszenia znaczy jak gdyby znaczy prezentacji, tak? I analogicznie
Już te pozycje są przygotowane. Na trzecim ekranie widoczne są wszystkie ikony w kolorze zielonym z znaczkiem zatwierdzenia i możemy przystąpić do przygotowania formularza elektronicznego sprawozdania finansowego. Takie sprawozdanie dla w typie jednostek innych niż banki zawiera około 1400 pozycji, w związku z tym chwilę musi przygotowanie takiego formularza potrwać. W tym czasie, znaczy program przygotowuje z jednej strony sam formularz, z drugiej strony nalicza również dane i wypełnia formularz tymi danymi oczywiście, którymi jest w stanie. I zakończony został proces budowania formularza dla wybranego typu. No i jak widzimy, już podstawowe takie informacje nagłówkowe zostały pobrane. Troszkę kilka słów o budowie samego modułu e-formularza. Po lewej stronie widzą Państwo sekcje, które są, znaczy wynikają z szablonu XSD, który został pobrany ze strony Ministerstwa Finansów i w te sekcje możemy wprowadzać dane. Tak jak już wspomniałem, część danych nagłówkowych została wprowadzona. Wprowadzone zostały również kwotowe dane, które wcześniej pokazywałem w postaci na raporcie użytkownika. Natomiast oczywiście nie jest to wszystko. Klasyczne sprawozdanie, czy też kompletne sprawozdanie, wymaga również wielu informacji dodatkowych. I tutaj, znaczy no, dla przykładu pokażę wprowadzę dla przykładu dane tekstowe, które no, standardowo w klasycznym sprawozdaniu były umieszczane na wydrukach papierowych. W przypadku elektronicznego sprawozdania wszystko trafia do pliku. I tutaj wklejam z zapisanego wcześniej dokumentu przykładową treść. No, pozostałe pola można wypełnić albo z ręki, albo też no, wkleić z wcześniej przygotowanych plików. Podobnie do wprowadzania informacji tekstowej, do sprawozdania musimy wprowadzić wiele plików stanowiących załączniki elektronicznego sprawozdania finansowego. I pliki załączników wprowadzamy w sekcji dodatkowe informacje i objaśnienia. I tak dla przykładu, zakładając, że wcześniej przygotowane zostały pliki załączników, możemy poprzez eksplorator po prostu wkleić je do sprawozdania. Pliki można, przyciskając przycisk lupki, podglądać. Jeżeli tych plików trzeba dołączyć więcej, analogicznie dodajemy kolejną sekcję pliku załącznika.
I tak można dodać wiele załączników. Pliki mogą być dołączane w różnym formacie. I tak po uzupełnieniu danych, zakładając oczywiście, że znaczy sprawozdanie finansowe oczywiście przygotowujemy, to jest długotrwały proces, można je zapisywać oczywiście w postaci niedokończonej, niezakończonej i kontynuować pracę w następnym okresie. No tutaj jeszcze chcę przy okazji pokazać, powiedzmy, może przydatne narzędzia do analizy sprawozdania, ponieważ ilości, znaczy sprawozdanie zawiera dużo pozycji, nie wszystkie są wypełniane. Na przykład znaczy moduł e-formularza zawiera taką możliwość odfiltrowania tylko pozycji, które no, zawierają informacje. Po zakończeniu pracy przed zapisaniem elektronicznego sprawozdania finansowego warto takie sprawozdanie zweryfikować. Proces, znowu program musi oczywiście zweryfikować wszystkie te pozycje, o których już mówiłem. Jeżeli znajdzie jakieś pozycje, które są niezgodne z, bądź niewypełnione, bądź niezgodne z szablonem XSD, w lewej sekcji formularza zostaną oznaczone ikonką takiego, znaczy czerwone kółeczko z białym wykrzyknikiem. Wybierając tą sekcję, no, poszczególne pozycje będą konkretnie opisane, czego brakuje. Po weryfikacji danych, jeżeli wszystko jest poprawnie, formularz można zapisać, zostanie utworzona nowa pozycja w kartotece sprawozdań finansowych w programie WAPRO Fakir. I od tego momentu, uruchamiając ponownie sprawozdanie, nie ma już potrzeby uruchamiania kreatora, czyli korzystania z Nie ma konieczności korzystania z kreatora i tworzenia ponownie powiązań. Teraz w celu uruchomienia ponownie formularza wystarczy skorzystać z przycisku, przycisnąć przycisk formularz bądź użyć skrótu klawiszowego F2. Te dane są zapisane. Dane sprawozdania zostały zapisane w bazie danych programu Fakir. Natomiast po zakończeniu samego już tworzenia sprawozdania, po sprawdzeniu danych, kiedy aktywa równają się pasywom i tak dalej, mamy uzgodniony wynik. Sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne załączniki. Warto jest taki dokument zapisać w archiwum, czyli w module dokumenty programu Fakir. I aby je zapisać, należy przycisnąć przycisk Zapisz we dokumentach. I w zasadzie w tym momencie możemy mówić o tworzeniu oryginału sprawozdania elektronicznego, sprawozdania finansowego, czyli tworzenia pliku XML. I tutaj w zależności od tego, czy jeżeli chcemy podpisać sprawozdanie kwalifikowanym podpisem, wybierzemy opcję Podpisz i zapisz. Wtedy umożliwi ona nam podpisanie tego sprawozdania podpisem elektronicznym. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko zapisać plik XML w module e-dokumenty bez podpisywania, ponieważ na przykład będzie podpisywał
sprawozdanie profilem zaufanym ePUAP, wtedy można wybrać opcję zapisz. No tu dla przykładu wybiorę opcję podpisywania sprawozdania. Ja oczywiście nie mam tutaj oryginalnego podpisu podłączone. Podpiszę to takim testowym certyfikatem. Sprawozdanie zostało zapisane. Pojawił się na informacja o podłączonym jednym załączniku do jak gdyby nagłówka tegoż sprawozdania w kartotece. Dokument można obejrzeć oczywiście w module e-dokumenty. Można również obejrzeć, jak, znaczy podgląd tego dokumentu, jak wygląda przygotowany plik naszego sprawozdania. Do ten tekst to podpis. Do e-dokumentów można również dołączyć inne pliki, jeżeli chcemy, pliki innych załączników, tak żeby cały komplet mógł być trzymany w archiwum. W zasadzie prace nad jakby przygotowaniem sprawozdania elektronicznego zostały zakończone. Plik, w momencie, jeżeli na przykład firma jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, plik wysyła poprzez no, dziennik podawczy na portalu Ministerstwa KRS-u, to taki plik wystarczy wyeksportować z archiwum, zapisać w jakiejś wskazanej lokalizacji na dysku i plik sprawozdania można wysyłać. Program ze względu na różne opcje przekazywania pliku sprawozdania, program nie ma kontroli nad tym, czy sprawozdanie zostało wysłane już, czy nie zostało. W związku z tym, aby taką informację zapisać w kartotece sprawozdania finansowego, po przyciśnięciu przycisku informacje takie można zapisać informacje o tym, że sprawozdanie zostało wysłane i można je zablokować przed możliwością no, dokonywania edycji tegoż sprawozdania. I na tym w zasadzie kończę prezentację programu i zapraszam do sesji pytań i odpowiedzi, gdzie będę odpowiadał na zadane przez Państwa pytania.